To jest częściowo pytanie o ustrój. Ja chcę zapytać taką rzecz. Pan w jednym ze swoich wypowiedzi powiedział, że za lat kilka zostanie przywrócone, powinno zostać przywrócone Ministerstwo Nauki i Techniki, czy jakby je nazwać. Czy to nie jest kwestia strukturalnej niedoskonałości KBN-u? Czy rzeczywiście należy tutaj dokonać zmian ustrojowych? No to znaczy każda struktura ma swój czas, prawda, i w nim się może spełniać, a potem może być potrzebna inna. Tak jak ja jestem zdania, że po Centralnym Funduszu akurat KBN był właściwą strukturą. Ale pan profesor Wyczański powiedział o efektach i to jest świetne zahaczenie, ponieważ mówmy o efektach. I powiedzmy również to, że komitet, aczkolwiek oryginalny w swoim sposobie tworzenia go, wcale nie jest oryginalny, jeżeli chodzi o ten system konkurencyjnego podejścia do finansowania. To jest wzorowane na dobrze sprawdzonych już przykładach państw rozwiniętych i jakoś sprawdza się również w Polsce. Także ja nie wiem, tutaj siedzi spora grupa uczonych. Myślę, że oni raczej potwierdzą, że no jednak pewne lokomotywy są lepiej finansowane niż inne i to na ogół te lokomotywy, które szybciej jadą. A ja chcę dodać jeszcze jedną rzecz. My w tej chwili już możemy patrzeć na statystyki. Otóż mówią one między innymi takie rzeczy, że te dobre instytuty, które są przez nas znacznie lepiej finansowane niż te gorsze instytuty, ale również i te średnie instytuty, jeżeli są w tej chwili w realnych pieniądzach finansowane na przykład trzykrotnie gorzej, bo tak się trafia, liczba zatrudnionych osób spadła, a jednocześnie takie wymierne osiągnięcia naukowe, jak liczba publikacji w jakichś liczących się czasopismach, kontaktów zagranicznych, konferencji organizowanych, wzrosła. Czyli tak, liczba ludzi spada, pieniądze spadają, a pewne efekty rosną. Wydaje nam się, że to jest nie tylko efekt, mówiąc generalnie, reformy Balcerowicza, że złotówka stała się złotówką, to jest bardzo ważny element, ale również efekt bardzo brutalnej konkurencji, efekt grantów, gdzie się ludzi rozlicza z tego, co mają do pokazania, a nie po prostu za to, że istnieją, płaci się jakieś pensje. Czy opieka państwa jest jedyną realną szansą dla naukowców? Wiem, że reaktywował pan komitety, tak zwane kasy Mianowskiego. Czym one są? Do pana profesora Finajzena się zwracam. Tak. Nie tyle kasy Mianowskiego, jedna. Tylko jedna jest kasa jedna kasa imienia Mianowskiego. To rzeczywiście jest instytucja całkowicie prywatna, nierządowa, nie mająca nic wspólnego z żadnym ministerstwem czy budżetem państwa. Instytucja, która powstała w roku 1881, właśnie pod taką nazwą, Kasa imienia Józefa Mianowskiego, której celem było udzielanie pomocy dla osób pracujących na polu naukowym. No, przypomnijmy, że w Królestwie Kongresowym był to wtedy jedyna możliwość wspierania polskich naukowców, ludzi mających aspiracje naukowe w ich badaniach czy w ich studiach. Jeszcze przed I wojną światową kasa ta miała już dosyć znaczne fundusze i między innymi wydawała całe serie wydawnicze. Wśród tych serii wydawniczych były na przykład tak zwane poradniki dla samouków, co jednak należy rozumieć jako podręczniki właściwie o poziomie akademickim dla tych, którzy nie mogą studiować na uczelniach, a chcą się rozwijać. A czego teraz możemy się spodziewać po kasie Mianowskiego? To zostaje reinkarnacja kasy Mianowskiego, która nastąpiła w roku 91, jest już na oczywiście mniejszą skalę niż to było wówczas, ale także trochę inne są nasze priorytety. Oprócz działalności, skromnej działalności wydawniczej i naukoznawczej, myśmy postanowili wspierać naukowców z krajów ościennych, ogólnie biorąc zagranicy, którzy chcą odbyć staże naukowe w Polsce. Jest to zatem trochę podobne do tego, co czyni Fundacja imienia Humboldta w Niemczech. Dzięki nawiązanej w zeszłym roku współpracy z Fundacją imienia Stefana Batorego mamy w tym roku środki finansowe na przyjęcie w Polsce około 80-90 takich stażystów na okresy od miesiąca do 6 miesięcy, przede wszystkim z krajów leżących na wschodzie, to znaczy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji. Są to w 3/4 humaniści, najczęściej historycy, którzy, także archeologowie, którzy po prostu przyjeżdżają tutaj, żeby prowadzić w
przez pewien okres czasu pod opieką polskiej placówki naukowej jakąś swoją pracę badawczą. Cel tego jest dwojaki. Jest to oczywiście posunięcie naprzód badań naukowych, ale jest to także przyczynianie się do zbliżania między środowiskami naukowymi polskimi i tych krajów, które wymieniłem, w ślad za tym także i między społeczeństwami. Myślę, że ten czynnik jest tutaj co najmniej równorzędny do tej działalności naukowej. Ale skoro ja dostałem mikrofon, to chciałem zadać sobie i Państwu bardzo proste pytanie. Czy te 100 albo 120 tysięcy dolarów, które Kasa imienia Mianowskiego w tym roku przeznacza na stypendia, zaliczyć do pieniędzy wydawanych w Polsce na działalność naukową? W moim przekonaniu tak. Tak. A zatem to zwiększa ten 0,5%, o których była mowa, a które były tylko pieniędzmi pochodzącymi z budżetu. Mówię to tak trochę na pół żartem, ale wydaje mi się, że w naszej dyskusji, wszystkich dotychczasowych dyskusjach ciągle mówimy o wydatkach na naukę. O tym, że trzeba 2% produktu krajowego brutto przeznaczyć na naukę. Trzeba ten język zmienić. Trzeba powiedzieć, że jeżeli ten kraj ma się rozwijać, to 2% produktu krajowego brutto powinna stanowić działalność naukowa. Tak jak na to, żeby się społeczeństwo rozwijało, to trzeba, ażeby 7% produktu krajowego brutto stanowiła działalność edukacyjna. A czy to będą pieniądze wędrujące poprzez osoby prywatne, przez budżet komunalny, czy przez budżet państwa, to jest przecież tylko mechanizm. Nie mówmy za tym, że to jest 2% produktu krajowego brutto trzeba wydać na naukę. Mówmy, że działalność naukowa powinna stanowić 2% produktu krajowego brutto. I jest zadaniem rządu organizować tak politykę naukową, żeby to się stało. Bardzo ważne, co pan profesor powiedział i stąd moje pytanie. Teraz do rozdziału, panie ministrze. Otóż wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Jestem adiunktem z Wyższej Szkoły Inżynieryjnej małego miasta w Polsce. Nikt z moich kolegów nie został wybrany do KBN-u. Mam dobre stosunki z profesorem, układ jest hierarchiczny. O mnie nikt jeszcze nie słyszał. Występuję o grant. Oczywiście zerowa szansa, jak sądzę, bym taki grant otrzymał. A teraz jestem adiunktem z Instytutu Filozofii i Socjologii w Warszawie. Wielu kolegów jest posłami, kilku być może w KBN-ie. Szansa w tej samej sytuacji dużo większa. Czy ta struktura, którą pan zarządza, nie promuje ludzi z wielkich ośrodków, z wielkich centrów? Czy po prostu te pieniądze dzielone są sprawiedliwie? Znaczy, o podziale w 100% sprawiedliwym to wszyscy marzą. Ale to jest marzenie, powiedziałbym, realizowane w różnym stopniu. Ja myślę, że tak nam mówiono, jak ten system badaliśmy, że jeżeli 20% będzie błędów w decyzjach, to będzie wspaniale. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że ten młody adiunkt być może nigdy nie miałby nawet szansy, żeby jego wniosek był tak rozpatrzony, gdyby nie istniał system grantów.